naszej Kitty. Ona kocha kwiatów woni, w słoneczku cały dom to Kitty, Kitty, Kitty. A przyjaciół wielu ma, z nimi bawi się i gra, to Kitty, Kitty, Kitty. Dziś nie znikną wam na chwilę, zatęsknijcie za jej tatą i jej mamą. I za Mimi, moją siostrzyczką. Mamy tyle pociech, bo to kocia rodzinka jest. Gdy słoneczko nas osłonci, kiedy pada deszcz, cieszy nas, gdy słońce i gdy pada deszcz. Sto pomysłów zawsze ma, nowy pomysł, nowa gra, to Kitty, Kitty, Kitty. Tęcza z nieba cieszy ją, przelot ptaków ponad dom, to Kitty, Kitty, Kitty. Bo to super kotka jest, znają każdy kot i pies. Chcesz wesołe życie wieść, naszej Kitty powiedz cześć. Ty codziennie się przywitaj z naszą Kitty. Kitty w podziemiu. Ojej, ale okropnie gorąco. A ja wiem, co zrobimy. Zbudujemy domek z piasku, żeby uciec przed słońcem. Siostrzyczko, ale wspaniały pomysł. To będzie nowoczesna willa z klimatyzacją, bardzo elegancka. Dobrze jest pod ziemią, tak chłodno i miło. Jak może być pod ziemią chłodno? Nie ma okien, żeby przewietrzyć mieszkanie, kiedy słońce pali, a powietrze aż drży. Warstwa ziemi izoluje, dlatego tam głęboko temperatura się nie zmienia. O tym nie pomyślałam, zawsze jesteś w cieniu, racja? Racja, a kiedy przychodzi zima, wiatr, śnieg i mróz też do mnie nie docierają. Zaraz, a może mnie odwiedzicie? No tak, zapomniałem, jesteście za duże, żeby wejść do norki. Chciałabym zobaczyć, jak Molly i przyjaciele żyją pod ziemią. To bardzo ciekawe. Tak, zupełnie nie mogę sobie wyobrazić, jak tam może być. Myślisz to samo, co ja, prawda? Ruszamy na wyprawę? Pewnie, i to zaraz. Lećmy aż do nieba, błękit nieba piękny jest. Chmurki uciekają, cały świat ucieka gdzieś, ptaszki pozdrawiają nas. Machaj ręką tak jak ja, popatrz jak balonem lecą kotki dwa. Zobaczcie jak cudownie jest w podróży tej. Dobrze z góry widać jak piękny jest świat, tak! Zabawny tak i piękny tak, ten kolorowy świat. Wyobraź sobie, że ten piękny lot może przeżyć nawet taki mały kot. Cudowny lot, wesołych przygód lot. Doskonale, Mimi. Stałyśmy się malutkie i teraz możemy odwiedzić Molly'ego. Co się stało? Jak wejdziemy do kosza, bez balonu nie wrócimy do domu. Nie martw się. Balon zmniejszymy, jak zmniejszyłyśmy siebie i tyle. Skoro tak. Dobrze, teraz poszukajmy Molly'ego. Przyjacielu, przyszłyśmy w odwiedziny. Molly? Mam nadzieję, że go zastałyśmy. Molly, gdzie jesteś? Molly! Cześć, wołałyście mnie? Przyszłyśmy w odwiedziny. No proszę, jak wyście się zmniejszyły? Mamy czarodziejski balon, przyleciałyśmy nim tutaj. Jejku, mówicie poważnie? Jak najpoważniej, on spełnia nasze marzenia. Ła, ale ekstra, właśnie idę poszukać czegoś do jedzenia. Wejdźcie i poczekajcie, weźcie latarkę i mapę, na której jest moje mieszkanie. Tylko czy my się nie zgubimy? W gubieniu się cała frajda, no na co czekacie? Chyba się nie boicie. Skąd? No, dobra, weźmy mapę i poszukajmy drogi do mieszkania Molly'ego. Tak, masz rację. Trzeba iść tędy. Tu na dole jest zupełnie inaczej niż u nas. Patrz, to chyba korzeń drzewa. Oj! Na co to się można natknąć pod ziemią? To chyba nie jest korzeń drzewa, raczej biała rzodkiew. Jest narysowana na mapie? Nie, nic takiego nie widzę. Dorodna ta rzodkiew. W porządku, chodźmy dalej. Czy to dobra droga? Patrz, tu jest jeszcze jeden tunel. Oj, oj, zjeżdżalnia lepsza niż na placu zabaw. Oj. Oho, kłopoty. Stąd nie ma wyjścia, jestem w pułapce. Spokojnie, nie ma co panikować, wygrzebię sobie przejście. Raz, dwa, zaraz przebiję się przez ścianę. A! I jeszcze raz mocniej. A!
się uda! O, na pewno się uda! Ojej, po co mi to było? Halo, co ty robisz w moim mieszkaniu? Przepraszam, nie chciałam, zgubiłam się! Jeśli szukasz mieszkania Molly'ego, idź korytarzem na lewo, łatwo trafisz! Wybacz, że cię obudziłam! Dziękuję! Kitty, gdzie jesteś? Ja się boję! Czego się boisz, Mimi? Co się stało? Kitty zniknęła, a ja nie mam pojęcia, gdzie jej szukać! Idź prosto przed siebie, poczekaj w moim domu, ja poszukam Kitty! Żebyś szybko ją znalazł! Zaraz! Co to za tunel? Nie ma go na mapie! Dlaczego Molly zostawił mnie samą? Molly! Nie bój się, Mimi! Idziemy do ciebie! Chodźcie szybciej, boję się! Już, już, spokojnie! Nie gniewaj się, ale potrzebujesz nowej mapy. Dobra, to gdzie mieszkasz? Dziwię się, że macie z tym kłopot. Przecież wystarczy spojrzeć na moją mapę. Nigdy nie używałyśmy mapy podziemnej. Wyjaśnisz nam wszystko? Oczywiście, chodźmy do mnie. Opowiem wam, jak się tu u nas żyje. Więc prowadź, Molly! Muszę przyznać, Molly, że masz naprawdę śliczne mieszkanko. Miło tu pod ziemią, prawda? Chcemy się dowiedzieć o twoim życiu jak najwięcej. Pobawmy się w szkołę. Będę nauczycielem i poprowadzę dla was lekcje. Jestem bardzo ciekawa, jak znajdujesz swoje mieszkanie bez latarki. Czy ty masz lepszy wzrok niż my? Zaraz wam wszystko wyjaśnię. To jest mój dom. Sam go zbudowałem i spędzę w nim całe życie. Znajduję go instynktownie, nie zastanawiając się nad tym. Teraz jesteśmy tutaj. Popatrzcie, jak tunele się łączą. To po to, żeby był dopływ powietrza. Dobrze, bo powietrze jest bardzo ważne. Bez niego nie możemy żyć, prawda? Powietrze dostaje się głównym wejściem i rozchodzi się po wszystkich tunelach od norki do norki. Macie system odprowadzania wody, tunele schodzą się coraz niżej, żeby woda spływała, nie zalewając norek. Jakie jeszcze zwierzęta żyją tu na dole? Pieski preriowe. Nie lubią żyć same, budują całe podziemne osiedla. Ich tunele są podobne do moich. Pod ziemią mieszka świstak. Tak, Mimi, i jeszcze krewniak świstaka Świszcz. Wiele zwierząt, które przez większość roku żyją na powierzchni, kopią nory, by w nich przetrwać zimę. Niedźwiedź zapada w sen zimowy. Tak, i wąż. Wiele zwierząt zimą jest w stanie hibernacji. A co one jedzą, będąc całą zimę pod ziemią? One nic nie jedzą. Co? Jak można żyć bez jedzenia? Jedzą dużo w cieplejszych miesiącach i obrastają tłuszczem, a kiedy przychodzi zima, wystarcza im ten tłuszcz. Ja bym nie mogła. Nawet jeśli zjem duże śniadanie przed obiadem, znowu jestem głodna. Byłbym zapomniał. Przyniosłem dla was coś do jedzenia. Ale fantastycznie! Co to? Jakieś trzęsienie ziemi! Ktoś przekopuje ogródek! Uciekajmy! Lepiej w tamtą stronę. Czy ty też słyszysz wodę? I co my teraz zrobimy? Chyba tylko balon może nas uratować. Molly! Dziewczyny, jak dobrze, że jesteście bezpieczne. Podaj mi łapkę, Molly, zmieścisz się tutaj z nami. Jestem przyzwyczajony, nie boję się. Więc do zobaczenia. Przez chwilę naprawdę się bałam. Współczuję, że twoja norka całkiem zalana. Kiedy się wprowadzałem, było tu puste pole. Nikt nie uprawiał ogrodu. Dzięki temu, że się podlewa, warzywa rosną, a ty masz co jeść. Musimy iść do domu, zaraz obiad. Ja też mam dla was poczęstunek, ale koniecznie musicie mnie jeszcze odwiedzić. Z wielką przyjemnością. W takim razie czekam jutro, pa, pa. Do zobaczenia, Molly. Czekaj, Kitty! Dlaczego? Co się stało? Zanim zaczniemy sadzić, sprawdźmy, czy tu nikt nie mieszka. Racja, zaraz sprawdzę. Jesteś tam może, Molly? Czy jest tam ktoś? Jeśli ktoś tam mieszkał, już się wyprowadził. Nie odpowiadała mu pogoda. Tak, za dużo deszczu. Opracowanie wersji polskiej dla Team Film Studio DAB Film. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Agnieszka Farkowska. Dźwięk i montaż Renata Gontarz. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nowicki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak.
wystąpili Joanna Pach, Katarzyna Łaska, Anna Apostolakis, Cezary Nowak, Leszek Zduń, Monika Pikuła, Katarzyna Ankudowicz. Śpiewali Beata Jankowska-Dzimas, Katarzyna Łaska, Małgorzata Szymańska, Michał Rudaś, Jakub Molenda i Maciej Molenda.